13 sierpnia po raz drugi w gminie Sędziszów Małopolski rozegrano turniej piłki plażowej o Puchar Burmistrza. Łącznie o trofeum walczyło 8 drużyn męskich i 2 zespoły żeńskie. Mecze rozgrywane były na boiskach na Stadionie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim i na terenie gospodarstwa agroturystycznego Zielona Dolina Wolchowej. W dzisiejszym turnieju wystąpiły zespoły z Przemyśla, Rzeszowa, Sędziszowa, Krosna. Także ten turniej widać śledzą amatorzy i nie tylko amatorzy piłki siatkowej z regionu. Poziom turnieju był wysoki. Wzięły w nim udział osoby, które widać, że lubią i uprawiają ten sport, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim Marek Antosz. Widać, że te zespoły trenują razem ze sobą. Chłopaki znają się. Powiem szczerze, że są to tak zwane rodziny takie siatkarskie. Także objeżdżają tutaj okoliczne turnieje i po prostu dobrze bawią się. Dyrektor sędziszowskiego Mosiru zachęca mieszkańców, aby korzystali z boiska do piłki plażowej. Jest ono ogólnodostępne i nieodpłatne. Każdy może skorzystać z tego naszego obiektu, także bardzo serdecznie zapraszam wszystkich miłośników piłki plażowej do skorzystania. Wystarczy zgłosić u nas tutaj na Mosirze chęć gry w piłkę plażową siatkówki. Pracownicy wtedy po wcześniejszym uzgodnieniu przygotują siatkę i będzie można po prostu skorzystać z naszej oferty. Drugi turniej piłki plażowej o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego w kategorii kobiet wygrały Aleksandra Bazan i Katarzyna Hanejko. Natomiast w kategorii mężczyzn najlepszy okazał się duet braci z Rzeszowa. Puchar Burmistrza trafił do Bartosza i Szymona Soboń. Warunki uważam, że bardzo dobre. Piasek bardzo sypki, pogoda mogła być troszkę lepsza, ale nie narzekamy, nie pada, więc jest super. Poziom jak zwykle bardzo, bardzo fajny, bardzo wysoki. Cieszymy się, że wygraliśmy. Piłka plażowa to dla braci odskocznia od codzienności. Codziennie gramy w siatkówkę halową i jak już się nam kończy sezon halowy, to przenosimy się na siatkówkę plażową po prostu. No, coś takiego lepszego. Takie podtrzymanie formy. Nie? Tak, cieszymy się z tego, że korzystam właśnie z tej plażówki, z tego względu, że oboje z bratem jesteśmy rozgrywającymi, co w sezonie mało atakujemy, a tu mimo wszystko możemy gdzieś poplasować, poatakować, więc to czerpiemy z tego 100% fanu. Bartosz i Szymon pokonali w finale zwycięzców poprzedniej, pierwszej edycji turnieju. Zadecydowały niuanse. Tu dobra zagrywka mojego brata. Pobroniliśmy, fajnie poprawiliśmy wystawą, bo w pierwszych meczach nam troszeczkę się nie mogliśmy zgrać, a teraz poprawiliśmy dużo wystawę. Bartosz bardzo świetnie sobie radził w ataku. Cieszę się, że wygraliśmy. Oprócz pucharów najlepsze zespoły odebrały nagrody finansowe. Za zajęcie pierwszego miejsca była to kwota 500 zł, za drugie miejsce 400 zł, za trzecie 300, a za czwarte 200 zł. Turniej zorganizowali wspólnie Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Galicja oraz Klub Sportowy Marba Sędziszów Małopolski. Chciałbym podziękować również Patrykowi Polkowi za współorganizację i właśnie za pomoc w przygotowaniu tego drugiego turnieju o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego.